Witam Was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w szczególnym miejscu, około 30 km od Warszawy. Tak, moi drodzy, jestem w twierdzy Modlin. Już po wejściu tutaj, a jestem tutaj pierwszy raz, robi ten obiekt niesamowite wrażenie. Ale za moment spotkamy się z Mateuszem, który opowie nam o historii tego miejsca, zabierze nas też w miejsca, które normalnie nie są pokazywane turystom. Zapraszam Was na zwiedzanie twierdzy Modlin. Idziemy spotkać się z Mateuszem. Jesteśmy w tej chwili w budynku prochowni, a ze mną jest też Mateusz. Cześć. Mateusz Śliwa, kierownik gospodarczy, techniczny, no i przede wszystkim przewodnik po twierdzy Modlin. Tak. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za gościnę już na początku, to, że będziemy mogli zobaczyć ten wspaniały obiekt. No i zacznijmy. Jaka jest historia? Bo ona sięga potopu szwedzkiego, o ile tak, dobrze się orientuję. Dokładnie tak. Już pierwsze fortyfikacje były tutaj budowane przez Szwedów w trakcie potopu szwedzkiego. Potem na przestrzeni lat każde wojsko wykorzystywało to miejsce. W 1806 roku, dokładnie 6 grudnia, Napoleon Bonaparte wydał rozkaz budowy twierdzy Modlin, budowy fortyfikacji w tym miejscu. No niestety, jak gdyby nie ukończył, bo w 1813 roku przegrał z Rosjanami. Rosjanie przejęli ten teren i dokończyli budowę twierdzy Modlin po prostu. Mamy tutaj za nami wspaniałą mapę całego terenu, bo sięgającego wielu kilometrów. Sama twierdza jest tutaj, ale tak jak rozmawialiśmy poza kamerą, to jest nie tylko ta część, jeśli chodzi o twierdzę. Opowiadaj, mów, jak to dokładnie wygląda. Wszyscy myślą, że twierdza Modlin to jest ten najdłuższy budynek, który ma tam 2230. Który zresztą za chwilę odwiedzimy. Tak, dokładnie tak. Ale to ten budynek jest sercem twierdzy. Mamy dwa obwody, obwód wewnętrzny, obwód zewnętrzny, który ma 7 km i dwa pierścienie fortów, jeden w odległości 7 km od serca twierdzy Modlin i drugi na linii 25 km wokół twierdzy Modlin. Więc tak naprawdę twierdza Modlin to jest wszystko to, co tutaj widzisz. To nie jest tylko i wyłącznie ten budynek i miejsce, w którym się po prostu teraz znajdujemy. Ale w tej chwili, jeżeli ktoś by chciał tutaj przyjechać, to przede wszystkim przyjeżdża oglądać to serce, tą część, którą my dzisiaj pokażemy. Dokładnie tak. Są fanatycy, którzy poświęcają czas i oglądają każdy z fortów osobno. Znam ludzi, którzy poświęcili kilka lat, żeby każdy z nich, znaczy te istniejące jeszcze po prostu, żeby zobaczyć. Jest to trudne, bo nie wszystkie są w rękach prywatnych, część jest w rękach wojskowych jeszcze, więc, ale da się to zrobić. No dobrze, bo w ogóle jesteśmy w części, która była prochownią, czyli tak. Tutaj składowano czarny proch, tutaj tak. Robiono ładunki jeszcze w czasie, kiedy działa, w którym posłużona tak. Była twierdza, strzelały pociskami, strzelały dokładnie czarnym prochem. Tak. No ale w tej chwili jest tutaj muzeum i tak. Zobaczmy, co w nim macie, bo macie kilka bardzo ciekawych obiektów, które już tutaj widzieliśmy i sobie tak. O nich za chwilę zobaczymy. Muzeum opowiada o okresie międzywojnia i obrony twierdzy Modlin w 1939 roku i znajduje się właśnie w budynku prochowni 197. O samej obronie dwa słowa jeszcze powiemy, już oglądając muzeum. Tak jest. Muzeum. No właśnie, jesteśmy przy eksponacie, który moim skromnym zdaniem jest jednym z najciekawszych tutaj, jak nie najciekawszym, czyli karabinie Maxim, który został odnaleziony na terenie twierdzy tak. Modlin, który można zobaczyć w muzeum. Pewnie brał udział w obronie w 1939 roku. Pewności nie mamy, ale... Ale mógł brać udział. Mógł tak. Brać udział. No właśnie. Opowiedzmy tą historię, bo ona jest bardzo ciekawa, dlatego że Modlin poddał się 29 września 1939 roku. Czyli jeden dzień. Dzień po kapitulacji Warszawy. No właśnie, jak to wszystko się zaczęło, jak tutaj trafili Niemcy, kto dowodził i dlaczego tak długo się bronili tutaj nasi żołnierze? Twierdza Modlin była największym garnizonem Wojska Polskiego z racji ilości tych żołnierzy, z racji tego, że obiekt jest bardzo trudnie usytuowany, żeby podejść bardzo blisko, no to ona nigdy nie została zdobyta. Obroną twierdzy Modlin dowodził generał Wiktor Tome, który przyszedł tutaj z Armią Łódź. I tak naprawdę
ci żołnierze, nawet po dostaniu rozkazu z Warszawy, że już Warszawa skapitulowała i Modlin też ma skapitulować, nie chcieli się poddać, pomimo tego, że już nie mieli amunicji, nie mieli jedzenia, chcieli dalej walczyć. Generał Tome wynegocjował z Niemcami honorowe warunki kapitulacji na takiej zasadzie, że oficerowie z białą bronią udadzą się do domów i nie zostaną zaaresztowani. Niemcy, jedni uważają, że się wywiązali z tej obietnicy, jedni uważają, że się nie wywiązali. Tak naprawdę nie wywiązali się z racji tego, że ci oficerowie zostali zaaresztowani kilka miesięcy po kapitulacji Modlina. Nawet Wiktor Tome został zaaresztowany i był przesłuchiwany po prostu przez gestapo. Nie? W jednej z sal waszego muzeum można zobaczyć mundury żołnierzy i oficerów rodzajów wojsk, które między innymi stacjonowały w twierdzy Modlin. Tylko powiedz mi, proszę, skąd marynarka wojenna? To jest historia, której nie wszyscy znają, ale tak jak opowiadałem, Muzeum Twierdzy Modlin znajdujące się w Prochowni opowiada o okresie międzywojnia i obrony Twierdzy Modlin w 1939 roku. W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej, nie mieliśmy dostępu do morza, więc pierwszy port marynarki wojennej znajdował się w Modlinie, stąd mundur marynarki wojennej. No tak, jest to logiczne, no ale mamy tutaj jeszcze pancerniaków, piechotę, korpus kadetów, bo znajdowała się tutaj szkoła kadetów, zresztą którą odwiedzimy. Można zobaczyć m.in. pełne umundurowanie żołnierza z okresu 1939 roku, czyli z okresu międzywojennego. Więc, że tak powiem, to co posiadacie w muzeum oddaje wszystko to, co działo się w tym okresie polskim, nazwijmy dwudziestolecia międzywojennego, właśnie w Twierdzy Modlin. Głównie na tym się skupiamy, aczkolwiek historia Twierdzy Modlin to nie tylko okres panowania polskiego, jak gdyby ta historia jest bardzo długa. No w sumie tak, bo mieliśmy tutaj i wojska napoleońskie, dokładnie i tak. Później byli Rosjanie, potem przez pewien czas byli Niemcy, później znów byli Rosjanie i rzeczywiście ta twierdza przechodziła z rąk do rąk w ciągu tych około 200 lat. Czy no, mówi się 200 lat historii, no bo ten okres wcześniejszy potopu szwedzkiego jak gdyby nie bierzemy do tego głównego nurtu Twierdzy Modlin. No jesteśmy w tej chwili w najdłuższym budynku Twierdzy Modlin. Powiedz, co to za budynek? Tak, znajdujemy się w najdłuższym budynku Twierdzy Modlin, tak naprawdę w najdłuższym budynku najprawdopodobniej w Europie. Budynek koszar obronnych, samo serce Twierdzy Modlin. Budynek ma 2230 metrów długości, 7,5 km korytarzy, 18 metrów szerokości. To tak nie wyglądało w czasach przed II wojną światową, prawda? Bo zupełnie inaczej, bo te ścianki są już powojenne. Te ścianki są, te, które widzimy, są już powojenne. One są wybudowane dlatego, że po okresie II wojny światowej, kiedy przejął obiekt Wojsko Polskie, zaczęło dzielić to na różnego rodzaju sekcje, różnego rodzaju kompanie i po prostu się odcinali. Oryginalnie budynek był w ten sposób, te wykusze były zrobione tak, że oficer mógł na koniu przejść cały obiekt, sprawdzając wszystkich swoich żołnierzy. I też był podział, tak? Tutaj inne funkcje były po obu stronach tego korytarza. Tak, oryginalnie tych ścian nie było, to są ściany już współczesne, wybudowane po okresie II wojny światowej. Tego nie było. Budynek był cały na przestrzał otwarty, to była taka sala 111 metrów kwadratowych. Na zewnątrz były dwie armaty i wokół całego obiektu funkcjonowało 666 armat, a od strony wewnętrznej mieszkali żołnierze obsługujący te armaty. Muszę ci powiedzieć, że robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Sama długość tego korytarza jest po prostu potężna. Ile tutaj stacjonowało ludzi? Mówi się, że maksymalnie mogło stacjonować 17 tysięcy żołnierzy. No to naprawdę dość sporo rzeczywiście w jednym miejscu. Tak. No i jesteśmy w kolejnym miejscu, które kojarzy się z filmem. Tak, dokładnie tak. Modlin myślę, że jest jednym z bardziej ulubionych miejsc polskich filmowców, polskich wytwórni filmowych. Znajdujemy się w miejscu celi, która została wybudowana na potrzeby filmu Raport Pileckiego. I takich miejsc w Modlinie jest znacznie, znacznie więcej po prostu. I to dosyć z znanych produkcji, bo z tego co wiem, to nawet CK Dezerterzy, stare produkcje były tutaj robione. CK Dezerterzy obie części, Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy,
ze współczesnych to na przykład Claire, produkcje Netflixowe typu Sexify. W tamtym roku mieliśmy bodajże 68 produkcji filmowych na terenie Modlina. Też zobaczymy te miejsca. Oczywiście, że tak. A teraz idziemy w ciekawe miejsce, ponieważ historia Modlina to nie tylko 18, 19 i początek XX wieku, ale również zimnowojenna historia. Więc idziemy zobaczyć miejsce, które będzie z tym czasem związane. Mało kto o tym wie, ale tak, Modlin też był, brał w tym udział. No i zaraz się dowiecie, że twierdza Modlin była na pewnej liście ówczesnych naszych wrogów. Dosyć ważnej. Dosyć ważnej. Idziemy zobaczyć to miejsce. Znajdujemy się w miejscu, gdzie możemy zobaczyć, jak oryginalnie został wybudowany ten obiekt, jakim systemem. Nie ma ścian wtórnych, nie ma żadnego podziału, jest przestrzał na obie strony. Ta sala ma 111 metrów kwadratowych. Dopiero później każde kolejne wojsko to dzieliło, budowało salę 50-25 metrów kwadratowych. No i Wojsko Polskie miało tutaj chyba ewidentnie sale gimnastyczne. Taki był podział po wojnie, że każda kompania miała dwie takie sale i tym kończyła się kompania. I w jednej była jakaś świetlica, takie różnego rodzaju rzeczy, a w drugiej właśnie była jakaś sala gimnastyczna. Idziemy dalej. Tak jest. No właśnie, chodzimy po tym budynku i są dosyć specyficzne zdobienia na ścianach. Co to jest? Jest to odznaka Korpusu Kadetów z racji tego, że po I wojnie światowej w tym fragmencie budynku znajdował się Korpus Kadetów, czyli szkoła dla sierot po I wojnie światowej, które były szkolone na przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Teraz już jesteśmy w miejscu, które ma tą historię powojenną, a właściwie zimnowojenną. No już jakby taką bardziej współczesną, bliżej nas, że tak powiem, nie? W okresie zimnej wojny Modlin znajdował się na liście 10 ataków Stanów Zjednoczonych na Związek Radziecki, na liście atomowych ataków na Związek Radziecki. Dlatego i z racji tego, że to miejsce było największym garnizonem Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, armia musiała wymyślić schrony przeciwatomowe i właśnie w takim jednym z nich się znajdujemy. Powiedz mi, czy on był jakoś specjalnie przygotowywany, nie wiem, przebudowywany na te potrzeby, czy to po prostu jest kawałek piwnicy zagospodarowane i tak specjalnie ci żołnierze nie byli bezpieczni? Generalnie rzecz biorąc, to nawet nie można tego nazwać piwnicą. To jest po prostu wykuś fundamentowy, który został zagospodarowany na to, żeby żołnierze Ludowego Wojska Polskiego tutaj stacjonujący mieli poczucie bezpieczeństwa. Czyli tego bezpieczeństwa im jakby specjalnie nie dawał. No, patrząc na to, gdzie się znajdujemy, jak to wygląda, jak głęboko pod ziemią jesteśmy, no to mogę stwierdzić, że papier w wojsku przyjmie wszystko po prostu. No właśnie, dokładnie tak. Wychodząc z tego atomowego schronu z Mateuszem, zobaczyłem napis "Tu wybijać". I mam dla was pytanie, napiszcie w komentarzach, dlaczego tu jest taki napis i jaka jest jego historia? A być może, jeżeli nie wiecie, to kiedyś, kiedy będziecie w twierdzy Modlin, może po naszym filmie, wówczas zapytajcie Mateusza bądź kogoś innego z obsługi lub przewodnika o to, o co chodzi z napisem "Tu wybijać". Ja już wiem, ale wam nie powiem. Przed wieloma latami, żeby objechać ten obiekt, tak jak wspominałeś, w środku budynku oficerowie korzystali z koni. My korzystamy z nowoczesnych urządzeń, czyli z samochodu, ale dlatego, że ten obiekt jest naprawdę olbrzymi. No to Mateusz, kilka suchych danych, nazwijmy to technicznych, o twierdzy Modlin. O całej twierdzy Modlin to będzie ciężko, żeby ci jakby wszystkich danych powiedzieć, no bo to jednak ogromny obiekt położony na około 25 km kwadratowych. Ale jeżeli chodzi o budynek koszar obronnych i to, gdzie się znajdujemy, jest to dziedziniec koszar, który ma 35 hektarów powierzchni. Tak jak wspomniałem wcześniej, budynek koszar obronnych 2230 metrów długości, 7,5 km korytarzy jest od 2 do 4 kondygnacji. No i co ono, 17 tysięcy żołnierzy mogło tutaj stacjonować. Od zawsze był to największy garnizon wojska, czy to polskiego, czy każdego innego, w których rękach znajdowała się twierdza. Można powiedzieć, że obiekt był samowystarczalny, bo miał swoją piekarnię, swoje magazyny, swoje stajnie.
Lokalni mieszkańcy tutaj dostarczali pożywienie, więc jak gdyby używając dzisiejszej nomenklatury, myślę, że można powiedzieć takie miasto w mieście. No właśnie, bo sama historia twierdzy jest dość skomplikowana. Ona dość często na przestrzeni tych kilku wieków przechodziła z rąk do rąk. Na przestrzeni tych kilku wieków, kiedy gdy istnieje pojęcie twierdzy Modlin i tej wojskowości, która tutaj była, ona była w różnych rękach. Faktem jest to, że nigdy nie została zdobyta siłą, zawsze się poddawała. Każde wojsko, które przejmowało ją i które się nią, można powiedzieć, opiekowało, jakby zostawiało swój ślad w niej. Raz, że się czasy zmieniały, raz, że się wojsko zmieniało, raz, że się właściciel zmieniał. Ona zawsze była modyfikowana, bo się okazywało, że już po ukończeniu budowy na przykład już nie odpowiadała nowym potrzebom. Jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na dziedzińcu twierdzy Modlin i ja się zastanawiałem, czy to jest budynek, w którym dbano o duchowość żołnierzy, ale okazuje się, że nie, ponieważ miał on zupełnie inne przeznaczenie. Jest to budynek wieży wodnej. Na pierwszym piętrze znajduje się zbiornik na 35 tysięcy litrów wody, ponieważ oryginalnie w budynku koszar, gdzie stacjonowało wojsko, nie było żadnych instalacji, więc jedynym miejscem, skąd mogli czerpać wodę, a tak naprawdę czerpać wodę dla koni, bo to głównie tutaj były poidła dla koni, to był ten obiekt po prostu. Idziemy zatem zobaczyć wieżę wodną w środku. Jesteśmy już na górze, jesteśmy przy zbiorniku, tak jak powiedziałeś, 35 tysięcy litrów wody, ale ciekawostka, była też woda ciepła. Tak, jest jeden piec, który jeden z nalewaków wody ogrzewał i żołnierze mogli czerpać stąd ciepłą wodę. No właśnie, ale jakoś ta woda musiała być tutaj dostarczona. W jaki sposób ona tutaj trafiała? No przecież żołnierze jej nie przynosili wiadrami. No nie, absolutnie nie. Wiesz co, z racji tego, że jest bliskość Narwi, budynek koszar stoi nad brzegiem Narwi, znajdowały się pompy, które tą wodę tutaj tłoczyły po prostu. I to były pompy parowe, prawda? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. Znajdujemy się w miejscu, gdzie w okresie międzywojnia stacjonowała kompania broni pancernej. Wszystkie pojazdy zdobyte w I wojnie światowej były poustawiane tutaj na górce i można uznać nieoficjalnie, że było to pierwsze muzeum Wojska Polskiego. Jesteśmy na punkcie widokowym, który znajduje się na jednej z wież twierdzy Modlin. Ile, tak, Mateusz, takich wież było? Takich dokładnie były, znaczy, no może nie dokładnie, były dwie wieże obserwacyjne, ta, na której znajdujemy się, tak zwana wieża tatarska, wieża czerwona, która ma 39 metrów wysokości i ona należała od samego początku, jak gdyby była częścią całego budynku koszar obronnych. I jest druga wieża biała, która też jest wieżą obserwacyjną, jest 3 metry wyższa, ma 42 metry i została już dobudowana w momencie, kiedy był cały budynek skończony. Samo usytuowanie twierdzy z punktu widzenia militarnego, no wręcz genialne, ponieważ jesteśmy dokładnie w miejscu ujścia Narwi do Wisły. No, jest dokładnie tak, jak mówisz, musimy wziąć pod uwagę to, że w okresie, kiedy była budowana twierdza, szlaki rzeczne były głównymi szlakami komunikacyjnymi, więc wybudowanie takiego obiektu przy rzece, przy wysokiej skarpie powodowało to, że wszystkie dostawy, które były dostarczane drogą rzeczną, gdyby miały rację bytu po prostu, tak? Powiedz mi, po drugiej stronie Narwi, tej końcówki Narwi, znajduje się Spichlerz Banku Polskiego, zrujnowany, tak, budynek. Czy on był w jakiś sposób powiązany z twierdzą, czy nie? Tak, no to jest część twierdzy Modlin. To wybudowało wojsko carskie po to właśnie, żeby magazynować tam zboże, które było dostarczane z terytorium rosyjskiego, ponieważ doktryna wojskowa mówi tak, że jeżeli masz obiekt na terytorium innego państwa, nie możesz zaopatrywać się u lokalnych mieszkańców. Musisz dostarczać jedzenie ze swojego kraju, nie? Chodzi o bezpieczeństwo żołnierzy, dokładnie tak, żeby nie powstał żadna możliwość zatrucia jedzenia czy czegokolwiek innego, nie? Okazuje się, że z twierdzą Modlin związane są nie tylko historie wojenne i wszystko to, co jest związane z militariami, ale również historia misji księżycowej Apollo 11. Dokładnie, którą tak upamiętnia ta ławka. Powiedz, tak, dlaczego? Pan Mieczysław Becker, który był konstruktorem łazika w misji Apollo 11, służył w Modlinie po prostu. Naprawdę historia jest w ogóle niesamowita. Tak, tak jak mówię, nie tylko militaria, ale również historia podboju kosmosu.
A przed muzeum przy twierdzy Modlin znajduje się replika słynnej tankietki TK1. Skąd ona tutaj? Otóż dlatego, że była tutaj testowana. No niestety poprawki, które zostały przez polskie wojsko przekazane Francuzom i Brytyjczykom, nigdy nie zostały wprowadzone w życie. No ale właśnie jak wyglądała TK1 można zobaczyć również w Modlinie. Jesteśmy przy bramie Hadesu, jak głosi napis nad tym wejściem, nad tunelem. Będziemy szli do miejsca, którego zobaczenie podczas zwiedzania twierdzy Modlin jeszcze póki co jest niemożliwe. Jeszcze nie, dokładnie tak. Co to będzie za miejsce? Oryginalnie jest to budynek chłodni, dwukondygnacyjny budynek znajdujący się pod ziemią, który służył do przechowywania żywności. No to co, ruszamy tym dość długim tunelem. Zapraszam. Zobaczymy, jak będzie na miejscu. Tak jest. No i jesteśmy w chłodni. Mateusz, opowiadaj, co tutaj się działo w tym miejscu. No tak naprawdę to jesteśmy w jednym z 18 pomieszczeń na kondygnacji, mamy dwie kondygnacje. W tych pomieszczeniach była przechowywana żywność. U góry w rogu widzimy oryginalne szyby wentylacyjne, którymi było dostarczane zimne powietrze do każdego z takich komnat. I tutaj żywność przechowywana była dla całych koszar. Dokładnie to była tak. Taka naturalna, może nie naturalna, bo została wybudowana, tak. Ale taka lodówka. Lodówka, która pozwalała dłużej przechować pożywienie dla żołnierzy. No to muszę ci powiedzieć, rzeczywiście twierdza Modlin potrafi zaskoczyć. Słuchajcie, przechadzając się po tej chłodni, można znaleźć leżące jeszcze na ziemi stare drzwi, którymi były zamykane te pomieszczenia. One są naprawdę potężnie grube, więc spełniały na pewno swoje zadanie. No cóż, Mateusz, ja ci bardzo dziękuję za to, że mogliśmy dzięki twojej wielkiej pomocy zobaczyć twierdzę Modlin i naprawdę podziwiać ten obiekt i pokazać go również naszym widzom na naszym kanale. To był wielki zaszczyt móc tutaj u ciebie gościć. Ja również dziękuję. Zapraszam wszystkich do twierdzy Modlin. Zapraszamy wszystkich do twierdzy Modlin, bo naprawdę warto to zobaczyć na własne oczy. Tak dziękuję jest. Ci bardzo. Dzięki bardzo.